dużo, dużo się zmieniło. Natomiast było dla mnie zaskoczeniem tramwaj, kasowanie biletu takim dziurkaczem. Wykupywałeś taką przejazdówkę, 15 przejazdów. Jak była taka sama dziurka, więc się nie kasowało. A teraz już niestety jest całkiem inaczej. Jest Urban Card i się wypłaca i się jedzie. Już nie ma. Nie ma konduktora tramwaju z czapką. Nie ma ogłaszania przystanków. Jest megafon. Całkiem inaczej. Niestety nie było. Przyjechałam do szkoły. Mieszkałam na jedności. 11 przyjeżdżałam do dworca. A trzeba było przejść na drugą stronę przez Małki Gaj. Więc tam się chodziło na pieszą. Więc tu, gdzie jest teraz dworzec autobusowy, to dlatego to jest Małkim Gajem, bo tam było Małki Gaj. Tam nic nie było, tylko akacje i dziury. Natomiast pergola też była świetnym miejscem, ponieważ latem można się było tam pochlapać w wodzie. Łapaliśmy tam kijanki. I to było też fajne miejsce do zabaw, a zimą pergola zamieniała się w fantastyczne lodowisko. Tam się nauczyłam jeździć na łyżwach. W tej chwili jest to zupełnie niemożliwe. Wyglądało podobnie, a jednak trochę inaczej, bo tam jeszcze stały takie cztery rzeźby wyobrażające pory roku. No a myśmy, taka młodzież właśnie hipisująca i punkująca, myśmy tam chodzili na koncerty i po koncercie jeszcze gadaliśmy, śpiewaliśmy, nie wiem, piliśmy wino. Bardzo to denerwowało okolicznych mieszkańców, którzy tam rzucali w nas różnymi rzeczami. Ja zarobiłam kiedyś cebulą. Natychmiast wzywano milicję, która nas gdzieś tam ganiała, przeganiała. No, była świetna zabawa, bo myśmy gdzieś tam po tych bocznych, straszliwych uliczkach gdzieś rozpierzchaliśmy. Kiedyś przyjeżdżał pociąg. Był tłum ludzi. Nie mieścili się w holu głównym, jak przyjechał pociąg, tyle ludzi wysiadało, nie mieścili się w holu, jednym czy drugim, oczywiście z tabułkami, nie było walizek ciągnących, tylko wszystko w ręku i były tłumy. Potem wypadało, to wypadało, a w tej chwili mam piękny dworzec pusty. I piękne pociągi puste. Nie ma niedzieli, nie ma święta. A gdzie, a jak było kiedyś? Było inaczej. Że jak jest niedziela, nie ma komu do stołu usiąść. Nie mam pojęcia, dlaczego to się tak dzieje. U mnie tak się właśnie stało.